Konieczność stworzenia klipu wideo może pojawić się w różnych sytuacjach. Na przykład chcemy zmontować filmik podsumowujący wakacyjne wojarze, czy gameplay do wrzucenia na YouTube. Jak to zrobić? Oczywiście potrzebny będzie program do obróbki filmów. Jeśli tylko okazyjnie składasz klipy wideo lub dłuższe filmy, nie ma sensu płacić tysięcy złotych za profesjonalne aplikacje. Prezentujemy darmowe narzędzia, dzięki którym możesz wygodnie składać własne filmiki. Jeśli podoba Ci się to wideo, zostaw suba i łapkę w górę. Dzięki temu będziemy wiedzieć, że warto robić takie materiały. Video Pro to program 4 w jednym. Można w nim montować klipy wideo, konwertować płyty DVD do formy cyfrowej, pobierać klipy z sieci oraz zapisywać to, co dzieje się na ekranie. Nie ma tu tradycyjnej dla takich programów osi czasu. Zamiast tego musimy umieścić w oknie roboczym wszystkie pliki, które mają złożyć się na finalny film. Pliki te należy umieszczać w kolejności takiej, w jakiej mają występować. Każdy klip można edytować na kilka sposobów: dodawać do niego efekty audio i wideo, wprowadzać Efekty korystyczne, napisy oraz znak wodny, a także przycinać nagranie i zmieniać ustawienia wybranych jego fragmentów. Pole do popisu jest szerokie, a bardzo praktyczna jest możliwość wycinania kilku fragmentów danego klipu. Dzięki temu można wrócić wszystkie nieudane momenty z dłuższych nagrań. Videoprok w wersji darmowej umożliwia tworzenie klipów mających do 5 minut długości. Lightworks to darmowy program do obróbki filmów, który umożliwi stworzenie profesjonalnego klipu wideo. Po instalacji programu otrzymuje się domyślnie edycję Pro, która działa za darmo przez 30 dni. Jeśli w tym czasie użytkownik nie zdecyduje się na zakup pełnej wersji, aby nadal używać Lightworks, należy dokonać bezpłatnej rejestracji. Umożliwi korzystanie z programu przez następny rok. Praca w Lightworks może odbywać się na wielu ścieżkach audio i wideo, a wśród licznych funkcji programu znajdziemy m.in. równoczesną edycję obrazu z wielu kamer, filtry kolorów, opcje wprowadzenia tekstów i napisów na nagranie, czy też dodawanie efektów specjalnych. Mimo ogromnej liczby możliwości edycja filmów jest bardzo prosta i wystarczy spędzić niewiele czasu, aby móc w pełni z nich korzystać. Dodatkową zaletą jest możliwość przesyłania stworzonego klipu bezpośrednio z programu do serwisów streamingowych YouTube i Vimeo. Machete Light to użyteczny i łatwy w użyciu program do montowania filmów. Jego twórcy postawili na prostotę obsługi która została ograniczona do minimum, a jednocześnie daje możliwość wycinania i łączenia filmów, a także usuwania lub dodawania podkładu dźwiękowego. Ponadto samo łączenie filmów to nie wszystko. Program ten posłuży również do wydobywania ścieżki dźwiękowej wybranego klipu wideo, przechwycenia wybranej klatki filmów w postaci pliku graficznego, a także edytowania tagów. Dodatkowa zaleta to beztratna konwersja stworzonego filmu do jednego z popularnych formatów. DaVinci Resolve to rozbudowane narzędzie do edycji i postprodukcji klipów wideo. Ma także własny edytor audio. Obsługuje wszelkie rozdzielczości, w tym 4K i 8K. Wygodną obsługę umożliwiają panele, pomiędzy którymi można się swobodnie przełączać. Jedną z zalet jest silnik korzystający z algorytmu uczenia maszynowego, co znacznie usprawnia pracę. Wśród funkcji edycyjnych znalazły się m.in. edycja szumów oraz wielowarstwowy montaż. Duży plus należy się za możliwość edycji audio bez oprogramowania zewnętrznego. Hayden Life to aplikacja dla mniej wymagających użytkowników, doskonale nadająca się do obróbki filmów z wakacji, nagrań, ze spotkań itd. Układanie filmu odbywa się na osi czasu, a użytkownik otrzymuje wszystkie niezbędne do edycji narzędzia: przycinanie, rozciąganie, filtry i efekty. Ponieważ aplikacja wykorzystuje biblioteki FMPEG, można pracować na niemal każdym istniejącym formacie zapisu wideo. Celem jest także w pełni konfigurowalny interfejs użytkownika. Z jego poziomu można także pobierać z internetu dodatkowe szablony, efekty oraz narzędzia. Openshot Video Editor, to zaawansowany edytor wideo. Ten darmowy program posiada funkcje, jakich nie powstydziłyby się drogie, komercyjne aplikacje. Obsługuje mnóstwo formatów wideo, graficznych, dzięki czemu można stworzyć film z własnym podkładem, dodanymi obrazkami oraz efektami. Tutaj do dyspozycji użytkownika jest cała masa przejść zniekształceń, efektów 3D i innych narzędzi. Nie brak także możliwości wstawiania tekstu, znaków wodnych, animowanych tytułów itd. Dzięki wygodnemu w obsłudze przejrzystemu interfejsowi można skupić się na tworzeniu wspaniałych klipów. OpenShot Video Editor spodoba się każdemu użytkownikowi, nawet takiemu, który dotąd nie korzystał z podobnych programów. Oprócz samego miksowania wideo i efektów wizualnych, w programie znajduje się również mikser audio. Niestety brak polskiej wersji językowej tego ciekawego programu. Shotcut to program do edycji filmów, który umożliwia edycję wszystkich popularnych formatów audio, wideo oraz grafik. Aplikacja posiada własne kodeki, dzięki czemu obróbka filmów odbywa się w szybkim tempie. Jedyna wada to nietypowy interfejs. Brak tu linii czasu, mamy za to listę klipów i wyznaczamy ramy czasowe ich obróbki. Ten program do montowania filmów oferuje takie narzędzia jak zmiana ostrości obrazu, nakładanie efektów, balans kolorów, dodawanie tekstów itd. Stworzone materiały możemy zmontować i zapisywać jako pliki wideo w popularnych formatach, a nawet jako klipy flash.